I za chwilę rozpoczniemy rywalizację w Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych w grupie B. To będzie Torunianie i Sanoczanie zmierzą się w pierwszym spotkaniu. 12 Jakub Sudyka z numerem 92 Filip Sienkiewicz, Jakub Mazur w trzeciej piątce z numerem 16 Kacper Niemczyk i z 13 Mabieski z numerem 29 Fiodor Lupanow, z numerem 21 Radosław Krzymowski, z 19 Michał Wiwatowski, z numerem 74 jest krążek dla Sanoczan. Wycofanie pod niebieską tutaj. Florczak do Biłasa. Biłas musiał, bo dobrze odczytał intencje tutaj graczy z Torunia i uderzenie z... Bardzo mocne, spełne. Nieudana akcja, Sanoczan już prawie 10 minut gry za nami, a teraz błąd Sanoczan. Zagranie pod niebieską, tutaj jest Dobrzyniecki! I otwiera wynik spotkania zawodnik z numerem 16. To też było takie kąśliwe uderzenie z pociągnięcia z nadgarstka. Gdzieś ten krążek chyba pod łapaczką Wiszyńskiego wpadł do bramki. W każdym razie Torunianie prowadzą, widzimy teraz. Strzał Dobrzyniec, interweniować bramkarz drużyny sanockiej. No i mamy prowadzenie dla ekipy Sokołów Torunia. Teraz druga bramka! To chyba z numerem 24 Patryk Napiórkowski, ale poczekajmy chwilę z potwierdzeniem, bo to naprawdę była niezwykle szybka akcja Torunian. Chwilę po pierwszym trafieniu mamy drugie trafienie dla drużyny gości, dla drużyny Wojciecha Milana i nad bramką osamotniony był w tej akcji Dobosz. Znów odpowiada Szejfer, rozpędził się Szejfer! Szejfer przed szansą i teraz on trzymał się przy krążku, zaprosił Błotnickiego do tej akcji, ten do Sirokowa. Dobra akcja Sokołów, jeszcze uderzenie Suskiego. Na prawą stronę, tutaj znów Wenker, prawą stroną ma trochę miejsca Wenker w swoim stylu. Jeszcze uderzenie w kierunku dalszego z górą w tym starciu. Ale krążek przechwycony przez Mazura. Mazur oddaje strzał defensorów drużyny Sanoka. No ale zablokowane uderzenie Florczaka. Teraz zmiana kierunku lotu krążka przez... Nie atakował Szejfera. Ten rozpędza się, próbuje indywidualnej akcji pod koniec pierwszej tercji. Szejfer, ależ doskonale przymierzył tym uderzeniem z ostrego kąta. Niesygnalizowany strzał, ale krążek wpakowany pod samą poprzeczkę. I Torunianie prowadzą już 3-0, 31 sekund do końca pierwszej tercji. Piękna bramka Eryka Szejfera, niemal całe lodowisko pokonał z krążkiem przy do... tego, żeby strzały oddawane przez Sanoczan dolatywały do bramki, żeby musiał... No, oddanie strzału, ale odgrywa do Szejfera. Teraz Szejfer oddaje krążek do Wenkera. Wenker przed bramkę i mamy trafienie Sawickiego. On tam wykazał się pod bramką największym refleksem, ale też zostawili go kompletnie defensorzy drużyny z Sanoka. Tutaj skupili się... Na Nawrockim, próbowali powstrzymać gracza z numerem 70 młodzieży, ale jeżeli w ostatnich latach spojrzymy na grę w uderzenie do Bosza, o tym może za chwilę, bo teraz list. Sienkiewicz, Biłas w narożniku, szuka partnerów, Biłas zagrywa przed bramkę, jest trafienie dla ekipy z Sanoka. Sienkiewicz chyba był tym zawodnikiem, który świetnie tutaj ustawiony gdzieś w okolicach, gdzieś pomiędzy kołami bulikowymi, tylko dołożył łopatkę swojego kija i daje pierwsze trafienie w tym spotkaniu Sanoczanom. Biłas i Sienkiewicz, krążek pod pachą Lisa. Nie lubią raczej uczęszczać w przewadze ekipa z Torunia. Szejfer spod niebieskiej, uderzenie poprzeczka. Tym zawodnikiem, ale teraz rozpędza się Florczak w indywidualnej akcji, kapitan Sanoczan Florczak i broni. Czwórka Torunian przez jeszcze 50 sekund, taki układ sił na tafli będzie. Tymczasem Sirokow z ostrego kocki do Szejfera. Szejfer wyprowadza krążek z tercji, świetnie zagrał do Wenkera, ten ma sporo miejsca. Wenker, uderzenie niesygnalizowane i trafienie Nawrockiego. Z tym pierwszym uderzeniem Wenkera poradził sobie jeszcze Wiszyński, ale nadjeżdżający Nawrocki znalazł się tuż przed bramką i musiał chyba ten krążek jeszcze opanować. Ustawić sobie go do oddania strzału, ale kiedy tylko ten spadł. No i dzisiaj też wysoko prowadzą Torunianie, także jest uderzenie Kwiatkowskiego na lodzie, druga formacja drużyny z Sanoka.
Starościak w słupek trafia krążek. Pije się w bramce golkiper z drużyny z Torunia. Teraz pojedynek szybkościowy Walczaka i Florczaka. Jest jeszcze Wenker. Wenker mierzył pod od... Wydaje się, że teraz on ustawi tutaj zamek w wykonaniu Sanocza pod niebieską. Florczak uderzenie i znów krążek ląduje. To się w żargonie hokejowym mówi raka. Jeszcze uderzenie jest. Teraz Mazur. Trafienie dla Sanocza. Najwięcej przytomności umysłu. Zaraz po buliku w zasadzie krążek gdzieś tam bezpański. I widzimy, jak teraz uderzył bez zastanowienia, nie sygnalizuje, żeby zagrywał do Bosza, ale był też powrót Torunia, ale teraz będzie szansa. Sienkiewicz mierzył w kierunku dalszego. Nie mamy trafienia dla Sanocza, ale za chwilę może być taka bramka, bo odbija krążek Lisewski i nie ma gola, rozkłada ręce. Po 40 minutach prowadzą Torunianie 5-2. No ale ostatnią bronił Szymon Dobosz, teraz mu się to nie udało. Jest akcja 1-1 Wenkera. Wenker, uderzenie, ale strzelec tej drugiej bramki dla drużyny z Sanoka wprowadza krążek do tercji prawą stroną. Zagrywa przed bramkę, był tam, poczekał, zahamował. Jest krążek w posiadaniu Florczaka, uderzenie Florczaka, wypada krążek. Trzeciej bramki dla drużyny z Torunia, kolejna akcja ekipy z Torunia. Teraz Walczak przed szansą, w zasadzie sam teraz ma wsparcie partnerów. Mazur, Pisuła, Radwański, ale krążek ociera się o... Ustawieni, akcja Florczaka, ofensywna akcja Florczaka, był blisko, bardzo blisko. Sudyka. Zagrał do Dobosza, ten w kolejnej ofensywnej akcji, Dobosz, uderzenie, jeszcze Dobosz, odbity, niesygnalizowany strzał, ale dobrze interweniują w defensywie Sanoczanie. Teraz Wenker dobija to uderzenie, ale Wenker, ale znów wyłuskał go gdzieś Pisuła. Jest teraz Sienkiewicz w kolejnej akcji Sanoczan, ale uderzenie do pieśni Krzysztofa Ząbkiewicza i znów krążek przed bramką i znów jest szansa. I to już było bardzo blisko. Jechać, ale odpowiedź do Bosza nie ma w defensywie Szejfera. Ale Kurnicki, jest jeszcze uderzenie i kolejny. Radzi sobie z tym uderzeniem, no wyrasta w ostatnich minutach na postać numer 1. Lisewski, kolejny raz bramkarz drużyny z Torunia. I teraz wybicie na Wrockiego. Jest trafienie. Sanoczanie. Ostatnia akcja, Pisuła, Pisuła przed szansą, Pisuła sam na sam z Lisewskim, ale Lisewski zadania stanął bramkarz drużyny z Torunia. Mamy syrenę kończącą to spotkanie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te pierwsze spotkanie o 8.